Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w drugiej części filmika odpowiedzi na Wasze pytania dotyczące mojego ślubu. Pytań było bardzo dużo, więc postanowiłam podzielić filmikę na dwie części. Tutaj wyświetli Wam się link do poprzedniego odcinka i znajdziecie go też tutaj na dole w opisie. Ja przechodzę od razu do rzeczy i idziemy dalej z pytaniami. Krom do Kuro pyta się, czy możesz pokazać zdjęcie ślubne? Już chyba tutaj parę się pojawi, a tutaj na dole pojawi się Wam link do bloga mojej ukochanej pani fotograf, jak się mówi? Fotograf? Do mojej koleżanki, która robiła zdjęcie ślubne. Bo to tak naprawdę to jest moja koleżanka, która robiła moje zdjęcie ślubne. Ja ją zapłaciłam normalnie, ale ona chodziła ze mną do szkoły, tylko że rok... ona jest rok młodsza ode mnie i po prostu ona robiła nam zdjęcia. Ja się zakochałam w jej stylu, więc jak żeśmy musieli zdecydować, to ja od razu pokazałam Julianowi zdjęcie. Ja chcę ją, możemy do innych pójść, może ktoś inny mnie przekona, ale ja bardzo bym chciała mieć ją i jemu się też bardzo podobał, jak ona zrobiła nam zdjęcia, więc po prostu była ona, więc tutaj na dole ona zrobiła taki blog post ze zbiórczem naszych zdjęć ślubnych, które jej się najbardziej podobają, więc zostawiam Wam tutaj na dole link, żebyście mieli trochę więcej zdjęć do oglądania. Trzecie pytanie, drugie pytanie od Chrome. Jak wyglądała ceremonia? Muszę powiedzieć, że ceremonia była bardzo, bardzo taka zwykła, włoska ceremonia. Trwała mniej więcej godzinkę. Może mniej niż godzinkę. To wygląda. Najfajniej było, jak się to zaczęło wszystko, bo to było tak. Po Giuliano pojechał samochód, taki, który żeśmy wynajęli Cadillaca pięknego. Mi się marzył taki autobusik z latach 60. z Volkswagena, ale jak żeśmy tego Cadillaca zobaczyli, to mówię, okej, dobra, może być Cadillac. Czerwony Spider był bardzo fajny, ale przez to, że właśnie ja od rodziców wychodziłam i on od swoich rodziców wychodził, i przez to, że parafia i dom moich rodziców jest naprawdę bardzo blisko, to jest tylko jedno przejście dla pieszy, to ja pomyślałam sobie, że pójdę na piechotę, jak to kiedyś się tutaj robiło. Samochód miał przyjechać właśnie z tej strony, gdzie mieszka mama Giuliano, więc oni powiedzieli, słuchaj, no przyjedziemy po ciebie, nie pojedziemy po pannie młodej, przyjedziemy po ciebie. Więc pojechali po niego, on przyjechał ze swoją mamą właśnie z tym pięknym samochodem, wyszedł do środka, bo tutaj pan młody czeka do środka, czeka w środku. A ja właśnie przechodziłam na piechotę, wszyscy już byli w środku, ja chciałam, żeby wszyscy już byli w środku. I po prostu odprowadził mnie prawie do ołtarza mój ojciec. Więc jak już żeśmy stanęli przy drzwiach kościoła i tak żeśmy już byli gotowi do pierwszego kroku, to miała tam się zacząć muzyka. Po prostu czekaliśmy na muzykę i to miała być ta klasyczna muzyka, ta ratara, ta ratara i tak dalej. Tylko że pan, który tam włączał muzykę, coś mu się nie tak zrobiło i włączał inną muzykę, która w ogóle nie grała z tym momentem. Myślę, że my tak na siebie patrzyli, że okej, wszystko w porządku. I on od razu tego zgasił, ale to było bardzo fajne, bo wszyscy byli trochę bardzo emocjonalnie do tego przechodzili, więc to ułatwiło atmosferę, żeby wszyscy się zrelaksowali 2 sekundy.
A potem już była dobra muzyka, więc żeśmy weszli. Kościół, gdzieśmy brali ślub, jest bardzo duży, bardzo długi. Nawet jak żeśmy próby zrobili, to mówię, dobrze, że żeśmy inaczej niż normalnie tutaj tradycja mówi, żeby zrobić, bo inaczej to bym nie dała rady tyle kilometrów sama zrobić, znaczy z ojciem zrobić jeszcze z tą sukienką mega. I po prostu było tak, że mój tata odprowadził mnie do połowy kościoła, tam w połowie czekał na mnie Giuliano ze swoją mamą, rodzice się powitali pomiędzy sobą i z nami i potem Giuliano zdjął mi welon i poszliśmy razem ostatni kawałek właśnie do ołtarza. Jakoś tak dla mnie to wyglądało bardziej jak metafora, po prostu jak to wyglądało nasze życie, bo nie jest to tak, że przed ślubem mieszkałam u rodziców. Ja 2 lata mieszkałam z Giuliano przed ślubem i jakoś tak myślę, że to była dobra metafora naszego życia. Jakoś mi się tak wydaje. I każdy chyba to polubił. Dużo ludzi się tego nie spodziewał, więc wszyscy byli zachwyceni faktem, że coś było zaskakującego nawet w kościele. I potem ceremonia była bardzo klasyczna. Tutaj msza wygląda całkiem inaczej niż w Polsce. Nie ma łaciny, nie ma takiego śpiewania, który jest na mszy w Polsce. Tutaj wszystko się mówi albo razem, albo tylko ksiądz mówi. Tak po prostu. Ale bardzo lubiłam, nie wiem jak się to nazywa po polsku, po włosku to jest omelia, czyli jak ksiądz przez ileś tam minut rozmawia o tym, co się czytało na świętych, z świętych Biblii. Ten moment, gdzie on gadał, my żeśmy się tego nie spodziewali, bo on za bardzo nas nie znał. I on jest taki trochę po swojemu trochę. I żeśmy się bali, że po prostu ta msza będzie trochę nudna. Przynajmniej dla ludzi niewierzących, bo dla tych, co wierzą, co tak naprawdę to obojętnie. Ale dla tych, co nie wierzą, to baliśmy się, że może być dla nich nudny. Ale tak nie było, bo on się fajnie wpisał, jakoś tak nam się wydawało, że on nas jakoś polubił i tak bardzo czułe słowa nam opowiadał. To było naprawdę bardzo fajne. On bardzo ładnych i takich bardzo konkretnych rzeczy nam życzył i naprawdę to nam się bardzo podobało. On się świetnie spisał, spróbował nam tam trochę, bo wiedział, że stresowaliśmy się trochę. Ja próbowałam cały czas nie płakać i on bardzo tam dobrze to wszystko zrobił, żebyśmy się czuli tak bardziej jak u siebie. Więc fajnie. Było fajnie, nie nudno, nie długo, normalnie po prostu. Bardzo mi się podobało, jak to wyszło. Bardzo jestem zadowolona, jak to wyszło. Więc tak, to po prostu normalna ceremonia, ale taka trochę z emocjami i to było też ważne i cieszę się, że to się udało. Chrom do Kuro pyta się, ile było ludzi? A zaproszenie na weselu było 110 osób. Na weselu tak naprawdę było około 90, ale do kościoła przyszło znacznie więcej ludzi, bo przychodziły te wszystkie osoby, które mieszkają obok moich rodziców i którzy mnie znają od urodzenia. Więc cieszyło mnie bardzo to, że strasznie dużo ludzi przyszło na takie wydarzenie i tam
zostało przez całej tej mszy. Zdziwiło mnie to strasznie, bo często mi się zdarzyło, że na przykład kogoś znam i po prostu idę tam się z nimi przywitać, na przykład przed ślubem, czy od razu po ślubie i idę tam właśnie się przywitać, złożyć im życzenie i tak dalej, ale tak naprawdę tutaj nikt nie zaprosi ludzi do ślubu, tylko mówi tylko, że będzie ślub w tym dniu, jakby pan czy pani, czy ty byś chciał przyjść, to ja bardzo chętnie cię ściskam. O, to jest tyle po prostu, więc ludzie nie przychodzą, często nie przychodzą z żadnym prezentem i to dla ciebie to tak naprawdę jest prezent, to, że oni chcieli przyjść i spędzili godzinę swojego życia po prostu na twoim ślubie. O. Dostałam też mnóstwo prezentów od ludzi, którzy byli tylko w kościele i nawet od ludzi, którzy nie przyszli do kościoła, ale mnie znają od dłuższego czasu, więc po prostu dostałam strasznie dużo kwiatów. Prawie wszystkie umarły, bo dostałam takie doniczki. Prawie wszystko umarłe, tylko jedno jeszcze zostało i walczy dalej. Przynajmniej jedna. Więc tak. Więc na ślubie było więcej ludzi, więcej niż się spodziewałam. A na weselu właśnie było około 90 osób. I dla mnie to było akurat, numer akurat, bo udało nam się do wszystkich stół się przysiąść na 5 sekund, do wszystkich pójść, coś się napić, coś gadać i po prostu tak fajnie i udało nam się jeść wszystkiego, więc na weselu, co często tutaj się zdarza, co często tutaj we Włoszech się nie zdarza, więc bardzo często tutaj para młoda prawie nic nie je na swoim weselu, a nam bardzo zależałoby, żebyśmy się najedli. Więc tak wszystko zrobiliśmy, żebyśmy wszystko zaliczyli, bo też jest fakt, że bo tutaj we Włoszech jest tak, że albo się siedzi na weselu, albo para młoda siedzi tylko we dwoje, jak my żeśmy robili, albo siedzi z rodzicami. A my właśnie żeśmy mieli tak, że żeśmy sami siedzieli i bardzo nam zależało na to, żebyśmy trochę czasu tylko we dwoje spędzili, bo to był nasz dzień i dobrze, że byliśmy razem praktycznie cały dzień, ale byliśmy razem pomiędzy innych ludzi, którzy bardzo chcą być zaangażowani w twoim pięknym dniu, ale to jest to, co naprawdę jest ważne, żeby para była dużo czasu ze sobą spędziła, przynajmniej tak dla mnie tak to jest. Więc udało się też nam zjeść i mieć czasu, żeby pogadać, żeby opowiadać sobie wzajemnie o emocjach, o ustalenie ostatnich szczegółów, bo tak naprawdę to żeśmy planowali niektórych rzeczy, ale żeśmy się spóźnili trochę na wesele. Więc po prostu musieliśmy więcej rzeczy w mniej czasu zrobić, więc musieliśmy też trochę rzeczy ustalić właśnie w ciągu wesela i to było właśnie bardzo ważne, żebyśmy się sami trochę też pobyli. Ile byliście razem, zanim ci się odświadczył? Do świadczyny to było 7 lat, czyli do ślubu 8. Czy przyjeżdża z tobą do Polski? Tak, przyjeżdżam, bardzo lubię do Polski przyjeżdżać. Ale jeżeli Chrom pyta się o jak będę w zimie, to nie przyjedzie ze mną, bo przyjadę na bardzo krótko. Dobrze, a teraz jest bardzo dużo pytań od Leny, ale wiem dlaczego, bo w ostatnim Q&A nie zdążyło mi zadać pytań, więc teraz dużo pytań zadała. Co spodobało się tobie w Giuliano, że się w nim zakochałaś? Ojej. No nie wiem. On jest bardzo czujną osobą, bardzo spokojną. Nie wiem, ja się po prostu w nim zakochałam. Jak go zobaczyłam pierwszy raz, to mówię, okej, to chyba ty.
nie wiem co dokładnie. On ma taką twarz, że prawie nikt go nie lubi. I po prostu jak już żeśmy się wcześniej trochę znali, ale no po prostu jak go zobaczyłam pierwszy raz, to po prostu się w nim zakochałam i wiedziałam, że to jest on. Nie wiem co dokładnie. Po prostu tak to było. No nie jestem w stanie powiedzieć co. Wiedziałam i tyle. Czy inaczej żyje się wspólnie jako małżeństwo niż jako narzeczeni? Nie, to nic nie zmienia. W ogóle. Zmienia tylko fakt, że ma się pierścionek na dłoni, ale też nic nie zmienia. Czy macie podział obowiązków domowych? No, można powiedzieć, że tak. Znaczy, ja gotuję, bo Giuliano nie umie, a ja bardzo lubię. I on mi bardzo pomaga jak sprzątamy, zawsze to robimy razem. On ma bardzo ważną rolę, czyli odładowanie, wyładowanie, nie wiem jak się mówi, jak się zdejmuje rzeczy od pralki i od zmywarki. To strasznie dużo czasu zajmuje i on właśnie to robi, on zdejmuje wszystko i jeżeli chodzi o pralkę, on to wszystko powiesi. Później nie robi to na medal, ale robi to i dla mnie to jest najważniejsze. Ja się nie gniewam, jeżeli to nie robi perfekcyjnie, po prostu ja tego później poprawię, ale po prostu to, że on to robi i nie ja, to właśnie strasznie dużo czasu oszczędza mi, bo po prostu ja wracam, on pracuje z domu, więc bardzo często się zdarza, jak ja wracam do domu, on jeszcze pracuje, ale jak ja wracam do domu, to już może jest 8, jak nie 8:30, więc ja jeszcze muszę kolację zrobić. Zanim ja zrobię kolację, to właśnie to powiesi wszystko, a jak ja bym musiała tego zrobić, to bym musiała zrobić kolację, zjeść i później to powiesić. Więc no 10 minut wcześniej dzisiaj, 10 minut więcej dzisiaj pracy, jutro i pojutrze, to już jest dużo czasu, więc on naprawdę mi w tym pomaga. Czy Giuliano pomagał przy organizacji ślubu? Tak. Bardzo pomagał. Tak naprawdę, żeśmy robili praktycznie wszystko razem. Oprócz no, bardziej kobiecych rzeczy, na przykład jak wybieranie kwiatów. Oczywiście nie było go, jak wybierałam sukienki. Czyli jak żeśmy z koleżankami wybierały sukienki dla nich, czy no nie wiem, jak robiłam tych bombonierek, to on siedział przy mnie i na przykład, nie wiem, pomagał co jakiś czas tam coś ucinać, ale no to jest bardziej kobiece, więc przy tym to nie, ale to przede wszystkim innych rzeczy, to bardzo mi pomagał, niektóre rzeczy sam załatwił. My mamy tak, że mamy bardzo podobny gust. Ja bardzo dobrze wiedziałam, jaki styl chciałam, żeby mój ślub wyglądał, więc przygotowałam dla niego parę tam, on się na tym nie zna, nie interesował się nigdy wcześniej, a ja właśnie bardzo lubię nastroje właśnie wystroić wystroje ślubne, to wszystko, atmosferę ja bardzo lubię i nawet w tym pracowałam trochę, więc trochę więcej się na tym znam i pomagałam bardzo dużo mojej siostry, jak ona brała ślub, bo ona dużo rzeczy nie wiedziała, a ja właśnie wtedy pracowałam w tej branży, więc pomogłam jej trochę, więc po prostu ja więcej rzeczy znałam, więc ja bardzo dobrze wiedziałam, jaki styl ma być mój ślub, jaka atmosfera, więc po prostu to trzeba było tylko razem ustalić szczegóły, więc poprzestawiałam mu jakieś opcje po prostu i
wybieraliśmy razem, tak żeśmy przemyśleli, czy to jest dobre, bo może coś mi się podoba i po prostu nie miało sensu na naszym ślubie. Na przykład ja bardzo chciałam mieć w bukiecie, bardzo chciałam mieć słoneczniki, bo są moje ulubione kwiaty i we wrześniu pełno słoneczników, nawet dzisiaj je dostałam, ale po prostu nie pasowały w ogóle ani do atmosfery mojego ślubu, ani jak były stoły udekorowane, do mojej sukienki nie pasowały, więc po prostu musiałam powiedzieć, że nie, no bez słoneczników. I on właśnie mi w tym pomagał, że jak jakieś tam szczegóły nie były, były w mojej głowie, ale za bardzo nie pasowały do tego wszystkiego, właśnie mi pomagał w tych decyzjach i tak naprawdę żeśmy razem zorganizowali, razem żeśmy szukali, znaleźli salę, razem żeśmy poszli do wszystkich tych fotografii, czy DJ-e, czy to wszystko, co żeśmy wybierali, to żeśmy wybierali sami po prostu. I z gustu i z portfela też, bo to jest bardzo ważna rzecz, więc tak, bardzo mi pomagało, bardzo, bardzo. Jak się czujesz jako już prawie jednoroczna żona? Ja się czuję bardzo dobrze. Bardzo bym chciała, żeby ten dzień się powtórzył jakoś w moim życiu, bo dla mnie to był naprawdę bardzo wyjątkowy dzień. Bardzo emocjonujące, wrzucające, bardzo mi się spodobał ten dzień, bardzo dobrze się bawiłam, w ogóle atmosfera była bardzo fajna. I jak już mówiłam, nawet ludzie, którzy byli na moim weselu, właśnie powiedzieli, że nigdy nie byli na takim fajnym weselu, więc no chyba każdemu się to podobało. Dla mnie to było najważniejsze i cieszę się, że to się stało, ale chciałabym, żeby to wracało czasami tak, żeby to przeżyć jeszcze raz, ale do tego mam filmiki, więc parę dni temu oglądałam sobie filmiki ze ślubu, których linków Wam zostawię tutaj na dole, żebyście mogli oglądać. A ja czuję się dobrze, fajnie jest, dziwnie jeszcze czasami, że jestem żona, że jestem małżonką, można tak powiedzieć. Dziwnie. Ale fajnie, ja bardzo tego lubię. Czy udało załatwić się organistę? Pamiętam, że w jednym z filmików, że wspomniałaś, że o tym zapomnieliście, to już odpowiedziałam na to pytanie. Dostaliście prezenty czy pieniądze? Jedno i drugie, ale najwięcej pieniądze, bo żeśmy taką listę zrobili, że ludzie mogli sobie na takim koncie dodawać pieniędzy i te pieniądze poszły od razu do agencji z którą podróżniczej, tak się mówi, z którą właśnie żeśmy organizowali podróż poślubną, więc po prostu goście zapłacili za naszą podróż poślubną. Czy we Włoszech istnieje podobny zwyczaj jak w Polsce, że para młoda prosi o coś zamiast kwiatów, na przykład to wsparcie celów charytatywnych albo coś innego dla siebie, kupon, lotto czy butelkę wina? Pozdrawiam cieplutko. Też Cię pozdrawiam. Nie ma takiego zwyczaju, bo tutaj jest tak, że ludzie po prostu, że para młoda, jak już wcześniej mówiłam, robi taki mały drobiazg, prezent, czyli bombonierę dla gości, dla każdego, to znaczy to jest tak, dla każdy dom. Czyli jeżeli przychodzi para, to dostaje jeden prezent. Tak, można tak powiedzieć, dla każdego domu gościa, można tak powiedzieć, gości. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale mam nadzieję, że zrozumieliście. A do tego właśnie goście to albo dawają prezent,
który może być na przykład, jeżeli para wcześniej nie mieszka razem i idzie zamieszkać razem po ślubie, to jest lista w sklepie tego wszystkiego, co oni wybrali i jest im potrzebne i można właśnie tego kupić im i później oni dostają wszystko w domu od razu, więc nie przychodzi z żadnym prezentem na ślubie, albo właśnie tak jak my robiliśmy z podróżą, albo ludzie po prostu przychodzą z kopertą z pieniędzmi w środku, albo przychodzą z prezentem. Ludzi, którzy przychodzą z prezentem, jest coraz mniej. Nie wiem dlaczego, ale po prostu tak jest. Więc tak, nie ma takiego zwyczaju. No po prostu tego nie ma, więc na przykład jak żeśmy byli na weselach w Polsce, to musiałam tego zwyczaja, polskiego zwyczaja, by tłumaczyć Julianowi, bo on tak się na mnie patrzył, że o co chodzi, że wszyscy stoimy w kolejce. I to jest tak. Ale ludzie tutaj też stoją w kolejce, bo jak się wychodzi z kościoła, to wszyscy z życzeniami właśnie stoją w kolejce. Ale we włoskiej kolejce, czyli cała grupa stoi tak i ty nie wiesz, do kogo masz iść. Tak wygląda. To by było na tyle. Skończyłam pytań. Mam nadzieję, że odpowiedzi Wam się spodobają. Oczywiście, jak mówiłam, będzie poradnik dla przyszłej panny młodej. Nie wiem, czy będzie tylko jeden filmik poradkowy, czy więcej. Dominika, o tym się pytałaś, to powiedz, co byś chciała, czy więcej filmików, czy, bardziej szczegółowych, czy jednego. Nie wiem, kiedy jeszcze to nakręcę, ale niedługo, bo i tak zaczyna się jesień, niedługo, więc na pewno będę miała trochę więcej czasu, żeby z Wami pogadać i to usiąść i mam tak naprawdę prawie gotowy ten cały poradnik, bo piszę go od już dłuższego czasu, bo chciałam go zrobić już w zimie, ale mi się to nie udało, więc zbieram te wszystkich pomysłów i tak spróbuję to zorganizować, żeby to jakiegoś sensu miało. Więc tam też zobaczycie więcej zdjęć z mojego ślubu, ale mam nadzieję, że te, co pokazałam w tym filmie i tutaj na dole w opisie, to Wam się spodobają. Jak już mówiłam, w opisie znajdziecie nie tylko linki do moich portalach społecznościowych, gdzie możecie mnie śledzić, ale i też znajdziecie link do posta na blogu mojej fotografii, nie wiem, czy to się tak się mówi, gdzie możecie zobaczyć zbiór zdjęć mojego ślubu i będziecie też mieli link do filmika. Filmik nie wygląda jak w Polsce, bo tutaj się nie robi godzinnego czy dwugodzinnego filmika, tylko robi się taki krótki filmik, taki, żeby wspominać o całą atmosferę, ale żeby nie mieć wszystkich szczegółów. My mamy dwa i znajdziecie linki tutaj na dole, żeby ich oglądać. I tak. To by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. My oczywiście zobaczymy się już w następnym odcinku, czyli ja Was uściskam, całuję i do następnego. Pa, pa!